Dobry. W dzisiejszym 19 odcinku serii eksperckiej odpowiem Wam na pytanie, czy musicie mieć historię kredytową, aby otrzymać kredyt hipoteczny. To pytanie najczęściej zadają młode osoby, które obawiają się negatywnej decyzji z powodu braku historii kredytowej. W przypadku kredytów hipotecznych ocena klienta i przygotowanych dla niego warunków odbywa się wieloetapowo. Każdy bank posiada modelowy profil swojego klienta, do którego jesteśmy porównywani na podstawie zgromadzonych danych we wniosku kredytowym. Do tak zwanej oceny scoringowej brane są pod uwagę kryteria takie jak wiek, wspomniana już historia kredytowa, wykształcenie klienta, posiadany majątek wnioskodawcy, rodzaj i wielkość uzyskiwanego dochodu, okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy, relacje z instytucjami finansowymi i tutaj myślę na przykład o okresie posiadania rachunku osobistego w danym banku, rodzaj gospodarstwa domowego, więc czy wnioskodawca jest singlem, czy żyje w związku nieformalnym, czy też ma już swoją rodzinę. Zwróćcie więc uwagę, że ta nasza historia kredytowa jest jedną z wielu składowych przy ocenie wnioskodawcy, a każdy z banków będzie posiadał inny profil tak zwanego klienta docelowego, więc brak historii kredytowej nie przekreśla szansy uzyskania kredytu hipotecznego. Na dzisiaj to już wszystko w tym temacie, a my widzimy się ponownie za tydzień. Do zobaczenia.